Któryś raz? Jak? Wysychają. No wiem, trzeba je chyba zatkać, nie? Jakby do jajecznicy tam wrzucić i warzywa i zamknąć takie. Ty, ta, przecież są sprzedawane w maku takie. No nie? Z jajecznicą, kiedyś były na śniadanie. Wow! Ależ to może być odpał. Tylko mam mało warzyw, mam tylko paprykę. No to super. Pomidora. No to źle? No bomba. No jakiś, o idzie mi o nią nóż, kuchu, a mi się martwiłam o niego. I tam weź mu otwórz. Dobra, to później to dokończymy, tak, tak. No, widzisz, jak my pomyśleliśmy o tobie, chodź. Weź mu tam tą brodę, zdejmij. Tą brodę mu zdejmij. Co ty masz na sobie? No chyba żartujesz, jakieś resztki ptaka mam mu ściągać? Ty jesteś nienormalny. On ma po prostu jeden cel, przysłucha bez myszy i bez ptaków. No wiesz i koniec. Co? Już jest źródło. A jak się skończą, to się po prostu zmieni no, miasto. Chyba później pióra miał na sobie normalnie. Później do szydłowca się po prostu przeprowadzi. No wiesz co? Naprawdę. Ty taki zabójec jesteś? Ojojoj. Słucham pani. No właśnie taki wrak, tylko mogę mieć jeszcze jakiś sosik. No to sosik to zaraz się zrobi, nie? Jakaś sałata powinna być albo... Ej, a może by w ogóle zrobić te warzywa, pokroić i zrobić normalnie z sosem i tylko dolać? Nie, ja to zrobię po swojemu. Aha, dobrze. Czy pani sobie życzy, żebym przyniósł pomidory? Tak. Dobrze. Kocie, ty przed godzinę temu zeżarłeś całą strzepkę. Się Makłowicz produkuje. Już. Spoko Maroko. Wczoraj tu niestety jednego spleśniałego musiałem wyrzucić. To jest od nas... O kurde, patrz, też musi już... Nie, nie, on chyba w połowie dobry. Szkoda, bo to jest taki malinowy. Nie, 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 ja nie jestem takich no, nie, w połowie dobrych. No weź. Jakby się nie za mało. No. No nie, no nie są zgniłe, tam wystarczyło kawałek. Ja lubię właśnie te malinowe. No. To co, Kiciulek chce teraz nażar się ptakiem i... On wiatr godzinę temu całą troszeczkę. No ale no, z jakiegoś powodu tu czeka. Potem mówię, poprawię ptakiem, a teraz jeszcze... Dobra, chodź, szebę ci zrobię. Mhm. Już. Masz troszkę. Nie będę przeginał. No i jeszcze wpierdziela. Kiteczek. Sorry. A czy dla mnie może być wersja z cebulą, czy nie? No, a przyniesiesz? Mamy... na tym. To przynieś to wszystko, co dobrze. No nie, właśnie ciepło jest. Teraz zostawiłem aż otwarty teraz. Jakby co.
To, że czuję, że to będzie śniadanie, które mi chyba będzie uszami wychodziło. Bo się tak napierdzielam. No ale dobrze. Tego Roberta to tam wyłączę może, nie? Zatrzymaj. Albo zatrzymam, tylko że to już trzeba cofnąć. Dobrze, dobrze, dobrze. Poczekaj chwilę. Robert. Ciągle mało. Hej. Hej, hej. Co? No, przechodził i nie pogłaskał. Nie wiem, byś mu dał więcej. Kochany, dobry cicio. To pomyśl, że skoro tam, skąd go wzięliśmy, została jeszcze jego rodzina z kilkoma braćmi, tam jeszcze jakiś wujek, ciocia i tak dalej, to tam one muszą kosić tam, wiesz, 10 razy tyle, co on. Ale tak trochę urósł jakby rzeczywiście. No też mi się wydaje, że on się teraz robi taki napasiony trochę, nie? Taki malutki zawsze był, nie? Mhm. No, dobry cicio. A on tu już wie, że będzie robione jedzenie. Ja myślę, że on tu dobrze kombinuje. No, tak jest przysięty. No, napracował się, no. Tak, już mu się chyba przysypia. Jak wczoraj po południu poszedł, tak go nie było dziś do poszedł. Rana. A zazwyczaj przychodzi wieczorem jeszcze przecież. No. Tylko się martwiłam o niego trochę. To fajnie. Ładnie. Kontenery podobno puste, tak? Mara to krzyczała. Już mówiłem, no. No. No dobra, to teraz mi się nie chce. Później się to wstawi, nie? Co, nie? Tak jest. No. Właśnie. Super kiciuś jesteś. Dzisiaj to mógłbym odkurzyć chyba chałupę, nie? Znowu. No. Bo już się po weekendzie zrobiło brzydko. O, to tak? To jaki to pomysł? Później jako, później coś innego. Coś innego. No kurde, dobra. Przysuski street food domowy. Kurde. Skupak. Ty to za to z tych mądrych jesteś tą. Ty nas prowadzisz, Barbara. Żebyś. Danie, żeby po prostu się. Czyli to nie będzie danie jednogarnkowe. Łepek. O kurde. Jeszcze kukurydza. Cała mi mózg eksploduje. Teraz powinniśmy tam zrobić reklamę tej kiełbasy. Tak jak te wszystkie tam od kuroniów po te wszystkie baby. A teraz użyjemy kiełbasy JBB Bałdyga. No właśnie. Może by w końcu ktoś nam zapłacił. Fabryka łuków. Zapraszamy. Jak cię nie chcę martwić, ale w brzuchu to się i tak wszystko pomiesza. Nie, nie cię miała tak słuchać w takich sprawach. Ja tobie robię takie coś, ja sobie zrobię chyba jednak prostsze rozwiązanie. Myślę. To znaczy co? To... Aha. Nie wiem, czy... Nie, no może zrobię sobie tego frapa rzeczywiście. Sam ale... sobie jest to udziwniony.
opakowania cebuli. A skąd? A skąd? Tu, na dole. Tu, o. Oczywiście. Aha. No śpieszymy się, śpieszymy jak możemy, ja widzisz. Tak. Nie ma jogurciku? Nie mam. Nie zamieszaj tą chyba. Już zamieszam. Co tutaj należy jeszcze dorzucić? Gdzie? Do tej kiełbasy. Czy zmniejszyć może trochę? Tak. A to dzisiaj wymyśliłaś taki? No teraz wymyśliłam. To grubiutko powiem ci. Zdradzisz, jakich przypraw użyjesz? No kary przecież jest pięta koperek. Jak się nie ma normalnego, to się będzie patrzeć. Paprykę ostrą. Koperek i pietruszka to mogłyby właśnie rosnąć. No tak sobie, no nie? W zeszłym roku były i w tym roku nie ma. No tak, to nie musi być tak mocno. No tak, jest super, no pewnie. Już są przecież zamienione. Pani Basiu? Poczekaj. O, dobrze, mamy to. Miski miały być podwiate, ale sprawdzają się tutaj. Super, nie? No one bardzo tutaj przystają. I pasują nawet wyglądem. Bardzo dobrze. Prawie tak, jak pasowałby ten Bolesławiec. No właśnie ten Bolesławiec to jest tam już bliska. A coś chyba musiałaś kliknąć, bo mi już na Facebooku teraz cały czas Bolesławiec wyskakuje i nawet nie wiedziałem, że oni mają takie różne udziwnione te. Mają. Wynalazki. Wyświetla ci się, bo ja już wchodziłam na stronę, na której miałam zamiar coś kupić. Do no. Kompletowania, no. To zdecydowanie tak. Ojejciu. No, no. Ach, już się kotek ożywił. Kiełbasę poczuł. Ale jaja. Czy ciężko to chyba złapać? No, w sensie, że będzie za grube. Teraz jeszcze Meksykano, ta kukurydza prosto na to. Orzesz w mordę. A jeszcze cebulę chciałaś. O tak, tak. Cebula do tego to będzie masakroza. Jaka mieszanka. No jeszcze ser. Boże. A nie musi być tak jakby co, może być kilka krążków. To tam tak? Nie musisz się z tym no... I wtedy się zamknie, nie będzie ci śmierdziała w tym słoiku. Nic su maestro. No.
Jeszcze niecierpliwy kolega. Coś ty, to jest superowa. No jakby to teraz wrzucić na patelnię w całości, to jeszcze by się ten ser trochę tam rozpuścił. Może tak, bo to się zacznie rozpadać wszystko. Kurczę, to chodzi. Jest dobrze, naprawdę ja bym tak zostawił. To proszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie, kitek, nie. Nie, jak skończę, to może. Nie. Czekać tu na ciebie? Ty... O, nie, też nie, sobie nie. Robisz takiego jednak. Zrobię sobie, ale może trochę innego. No wersję bez cebuli, to na pewno. Mniejszy będzie. Nie, kitek. No, sos tutaj jeszcze wstałe, co? To super. Ten sos to... Samo dobro. Się chyba nie zrozumieliśmy, kiciuniu. O, wiesz co, muszę uruchomić tą zieloną taką... łapkę do ściągania mu sierści, wiesz? Bo widzę, że już z niego... spada. Chyba zrozumiał, poszedł. Obrażony. No, duże szanse. Nie, w ogóle nie jestem głodna, nie chcę robić. No to ja już wiem, kto to będzie jadł. Wiem, jak wiesz. Dla sportu. Ja natomiast jestem głodny. Wczoraj też byłem. Żarłem jak porąbany. Dobra. Dobra. Tu jeszcze coś dodajesz, czy nie? Nie. Dobra, to się zjedzie jeszcze. Tak jest. No to skosztuj, Barbaro, i rozpocznij ucztę. No. I herbatę podałbym na tarasie. Co? Herbatę podałbym na tarasie. Właśnie. Jest naprawdę super ten. Tak cieplutko. Jakoś no łatce. To jest przepetarda. Naprawdę. Wow. A to jest bomba. No. Smacznego. W sumie no, szybka akcja, nie? Tak. No nie? Wyjątkowo dobre. Ten sos nawet z jajecznicą dobrze smakuje. Tak, ale tu jeszcze ten sos. Robi robotę. Kiełbasa też takiego smaku nadaje. Można powiedzieć, że tu jest samo nadzienie. Jest sałaty ci brakuje. Tej zielonej, nie? Nawet dla koloru. Może. To fakt. Dziękuję bardzo za takie śniadanie. Kończę tutaj, narka. A tu zobaczcie, jak jest wypasione. Zdjęcie zrobię. No, zrobię. Ło. Barbara twierdzi, że nie da rady. Co nawet cieszy.
Pycha, wszystko tu pasuje do siebie. Nie wiem, czy jakby było no może, jakby było chrupiące jeszcze. Jakby to albo włożyć na tego grilla elektrycznego i przypiec ten serwer. Tylko tak trochę, no żeby to nie, żeby nie pękało, bo wtedy będzie, wiesz, wyciekało wszystko. Ekstra jest. Herbata jednak. Będzie wypita z Robertem chyba. No powiem ci, masakroza, to śniadanie. Totalna masakroza. No, mi też smakowało bardzo. Ło. Wcale nie będę ścierwiać. Moglibyśmy to powtórzyć. Tylko no. Jak to zapiec? Po prostu takie złożone wrzucić na patelnię albo do tego grilla elektrycznego. I tylko tak, wiesz, chwilę, żeby ten ser się rozpuścił zrobić. No. No a jakby ten ser w ogóle sypać na jajecznicę? Żeby on już po prostu wchodził rozpuszczony? Nie? Umieszać to? No. Też by można, bo tylko, że ten placek powinien być ciepły, mi się daje, taki wiesz. Tak, ale zauważ, że tu jest sporo takich tych płynnych rzeczy, nie? Jak on się zaraz będzie kruszył, to żeby tam nie ciekło, nie? Nie, no myślę, że za duża rozmina, po prostu trzeba by to No, trzeba to zrobić i tyle. Tak, tak, tak. Ale dobre, ojeju. Nie wiesz, jak czasem jakiś gości zobaczy coś, nie? Mhm. Ale ekstra. Tak, tylko trzeba mieć w domu te plecki, nie? Tak. One się jakoś nazywają? Nie, po prostu chyba nie. Czyli to taka typowa, tak? Tak. Może nawet jak dobrze poszukać, to może jakieś lepsze, bo te są dosyć takie kruche, mi się wydaje. Mhm. Bardzo szybko się tak rozwalają, pękają. A może są lepsze jakieś, to w Biedronie takie po prostu kupujemy, nie? Mhm. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy teraz do ostatniego etapu śniadania, czyli ciepła herbatka z cytryną. Ostatnio u mnie wróciła do łask. U mnie to zawsze. Chyba tato z cytryną. Ale Barbara jeszcze ją profanuje cukrem. No bo opcje u mnie są albo jest z cytryną i z cukrem, albo zwykła gorzka bez niczego. Wtedy to też jest to wyjdzie, ale wolę tak z cukrem. No to dobrze, to tutaj kończymy uszanowanie. Nara, ciao. Pozdro. Nara.